Witajcie, jesień coraz bliżej, dlatego zaczynamy dyniobranie. Pierwotnie była tutaj łąka, którą przykryliśmy po prostu folią. To jest folia pryzmowa, taka gruba, wytrzymała folia, która nie przepuszcza za bardzo chwastów. I tą folią przykryliśmy całość wczesną wiosną, po to, żeby te chwasty, które znajdują się pod spodem, padły. I dodatkowo, żeby jakoś wykorzystać to miejsce, zanim ono już będzie w taki naturalny sposób odchwaszczone, postanowiłam zasadzić tutaj dynie. I w tej chwili dynie są już gotowe do zbioru. Widać to po liściach, które powoli zasychają. O tej porze roku dynia już jest u mnie w ogrodzie atakowana przez różne choroby, co się objawia właśnie przebarwieniami na liściach. One powolutku zasychają, ale ja się tym nie przejmuję i nie martwię, dlatego że wiem, że owoce już są dojrzałe. Dynia jest już gotowa. Wydaje taki głuchy, trochę głuchy oddźwięk. I jak obcinamy dynię? To jest bardzo ważne, żeby obciąć jak najdalej tego ogonka, dlatego że właśnie od ogonka dynia się najczęściej nam psuje. Więc ja obetnę w ten sposób. I tutaj sobie to wyczyszczę. O, czyli żeby, ważne jest, żeby mieć cały ten ogonek. On nam się tutaj bardzo ładnie potem zasuszy i dzięki temu nie będzie gnił. Nasza dynia już jest gotowa. Idziemy po następną. Tu jest kolejna dynia. Również obetniemy w tym miejscu. To już się ładnie zasuszyło. O, jaka ciężka! I tutaj nie musimy się przejmować tym, że ona jest nierówno odbarwiona, bo tak po prostu leżała. Jeśli będziemy ją teraz przechowywać odpowiednio, to ona się tutaj ładnie z tej strony również odbarwi. A spójrzcie, jaka tutaj wielka dynia. I zobaczcie, mimo że ona jest całkiem duża i ciężka, to dobrze sobie radzi na płocie. Nie ma obawy, że spadnie. To są naprawdę silne rośliny. Tu mamy kolejne maleństwo. Najpierw obetniemy w ten sposób i tutaj będziemy się starali zachować jak najwięcej ogonka. No. Ok. I o czym jeszcze zawsze staram się pamiętać, to żeby dyni nie przenosić za ogonek, dlatego że może się zdarzyć, że ten ogonek nam się oberwie i wtedy dynia bardzo szybko się nam zepsuje. Więc nigdy nie trzymam i nie podnoszę dyni za ogonek, tylko dynię trzymam tak w ten sposób. Odcinamy kolejną. Zaczyna padać, więc musimy się pospieszyć. Dzisiaj taka pogoda, raz słońce, raz deszcz, ale to nam nie przeszkodzi. Patrzcie, jaka wielka, o, jaka ciężka, nie wiem ile ona waży. Dobra, zabieramy je na taras, tak żeby nie mokły.
zebrane dynie dokładnie czyszczę z ziemi, jakieś pozostałości liści. Dzięki temu zapobiegniemy jej pleśnieniu. Ona szybciej nam wyschnie. Także biorę po prostu ręczniki papierowe i przecieram całość. Wiem, że niektórzy dodatkowo po takim wyczyszczeniu dyni smarują ją oliwą albo jakimś olejem jadalnym. Ja tego nie robię. Wydaje mi się, że to tylko sprawia, że ta, oprócz tego, że wilgoć zatrzymujemy, to też jest większa szansa na to, że dynia może zacząć pleśnieć. Co prawda nie stosowałam tej metody, ale jakoś tak nie bardzo ona mi odpowiada, więc ja po prostu nic więcej z dyniami nie robię i spokojnie przechowuję je aż do marca. Także ta metoda moja mi się przynajmniej sprawdza. Dynię na 2 tygodnie układam na tarasie po to, żeby ona sobie poleżakowała troszeczkę, żeby ta skórka troszkę przyschła. One się wtedy dużo lepiej przechowują. Najlepsze stanowisko do takiego początkowego przechowywania dyni to stanowisko osłonięte od deszczu, tak żeby ona nie nabierała wilgoci, i w miejscu najlepiej słonecznym. Także tutaj ten taras dość dobrze się sprawdza, jest osłonięty od deszczu, dociera tutaj słońce, także promienie słoneczne zasuszają nam troszeczkę tą skórkę i przygotowują dynię do długiego zimowego przechowywania. Dynię ustawiamy najlepiej na jakichś ażurowych powierzchniach. Chodzi o to, żeby tutaj od dołu był też dopływ powietrza, dlatego że dynia najczęściej psuje się w 2 miejscach. Pierwsze to ogonek, czyli jeśli nam się nie zasuszy odpowiednio ten ogonek, to stąd zaczyna pleśnieć. I drugie miejsce to jest od spodu, kiedy tutaj jest ograniczony dopływ powietrza, ta dynia nam się tutaj nie podsuszy i zaczyna właśnie robić się, zaczynają się robić tutaj plamy i ona zaczyna nam gnić. Dlatego warto przechowywać dynię właśnie na jakichś skrzynkach. Można też tak jak tutaj na snopkach siana, jeśli ktoś ma taką możliwość, więc warto coś podłożyć pod nią, wtedy ona znacznie lepiej i dłużej się przechowuje. To jest moja największa dynia. Nie ważyłam jej, ale spokojnie waży kilka kilo. Ona popękała. Przyczyną tego pewnie jest to, że ta skórka już zrobiła się taka przysuszona, stwardniała na słońcu, a dynia nadal dostawała dużo wody, ponieważ w tym roku były bardzo obfite deszcze i nadal rosła i stąd te spękania. Na szczęście nie wszystkie dynie popękały. Ta też odrobinę tutaj przy ogonku pękła, ale poza tym ma się bardzo dobrze, a najlepiej, jeśli chodzi o kondycję skórki, prezentują się te małe dynie. Oprócz dyni jadalnych, mam jeszcze w ogrodzie sporo takich dyni dekoracyjnych, z których będę przygotowywała jesienią różne fajne ozdoby. Spójrzcie, jaki ciekawy dzban. Też odetniemy z takim dość sporym ogonkiem. One się świetnie przechowują. Niektóre dynie mam nawet z zeszłego roku i nadal nic im nie dolega. One potrafią się zupełnie zasuszyć i są świetną dekoracją do ozdoby domu, ogrodu. Tutaj jest kolejna. I zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj rośnie. O, spójrzcie, tu jest zupełnie inna. Ale ta jest jeszcze malutka, więc ją zostawimy. Te liście są w dość dobrej kondycji, dlatego tej jeszcze nie będę ruszała. Tu jest również taka jak te wcześniej, ale też jest jeszcze malutka. Damy jej chwilę, może jeszcze podrośnie. Spójrzcie, ta jest całkiem spora. Obcinamy. O, dobra, dała radę. Tutaj mamy kolejną dynię ozdobną. Ona na razie bardzo dobrze wygląda. Ma piękne liście, nie są za bardzo zaatakowane. Tutaj widać, pojawia się taki nalot delikatny, także najlepiej te liście usuwać, jeśli mamy taką możliwość. I spójrzcie, jak one wyglądają.
śliczne. Także myślę, że te też zbiorę dopiero gdzieś za tydzień. One jeszcze kolejne mają tutaj zawiązki owoców. Ta dynia miała się piąć po płocie, ale ona postanowiła sobie pójść tędy. A że tutaj na razie nic nie rośnie, dlatego że to jest świeżo przygotowana rabata, która została odchwaszczona. Myślę, że to nawet lepiej, że ona sobie tutaj idzie, dzięki czemu ogranicza rozrost chwastów. Tutaj z przodu domu również są dynie. Zobaczcie, jaka wielka dynia ozdobna tutaj sobie wyrosła. I ona też już będzie się nadawała do zbioru. Tu mamy też dynie dekoracyjne. Zobaczcie, jakie śmieszne, takie pękate. Je jeszcze zostawię na kilka dni. Te liście nie mają się najgorzej. Chociaż też już widać, że troszeczkę zaraza je atakuje. Ale po prostu poczekam, niech one sobie tutaj podeschną. Im dłużej dynie są tak naprawdę na krzaku, tym lepiej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do połowy października wszystkie dynie powinny zostać już zebrane. Część ogrodu to jest również taka część, którą po prostu wiedziałam, że już w tym roku nie zdążę się należycie zająć i bałam się, że opanują ją chwasty. Dlatego właśnie przykryłam całość folią. Pod nią zresztą znajdowały się jeszcze chwasty wiosną, a na to puściłam właśnie dekoracyjne dynie. Dodatkowo po płocie pną się dynie jadalne. I mamy tu ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze siódma jest tam z tyłu, może uda nam się ją pokazać. Gdy nasze dynie już przeschną, to z tych dekoracyjnych przygotuję jesienne ozdoby, natomiast dynie jadalne będę przechowywała w spiżarce. To dopiero połowa mojego dyniobrania, więc zabieram się do pracy. Do zobaczenia!